Siemanko, z tej strony Citrox, jest dzisiaj ze mną Nikuś, siemanikuś. Siemanko wszystkim. I witamy was bardzo serdecznie w takim dosyć nietypowym materiale, w którym chcielibyśmy przybliżyć wam informacje dotyczące wrześniowego konkursu odbywającego się na naszych serwerach The Walls. Jak pewnie doskonale wiecie, serwery The Walls należą do mnie oraz do Nikusia, dlatego też postaraliśmy nagrać ten materiał wspólnie. Dzisiaj mamy 1 września, jutro pierwszy dzień w szkole, ale na poprawę humoru przygotowaliśmy dla was coś, co mamy nadzieję wam się spodoba. Pozwolę sobie teraz w skrócie przedstawić wam zasady konkursu, które są naprawdę bardzo proste i każdy z was powinien bez problemu zrozumieć. Konkurs trwa od 1 do 30 września bieżącego roku. Wygrywa osoba, która przez czas trwania konkursu zdobędzie jak najwięcej wrześniowych monet. Czym są wrześniowe monety? Zaraz się dowiecie. Jednak pamiętajcie, że przez czas trwania konkursu administracja oraz cała ekipa Craft Games będzie szczególnie czuwała nad rozgrywką na serwerach, tak aby nikt tam nie oszukiwał, nie było żadnych cheaterów i te sprawy. Dokładnie. Dodatkowo, na czas trwania tego konkursu zostały stworzone specjalne statystyki serwera, do których link macie oczywiście podany w opisie. Wchodząc na tą stronę, wyświetli wam się tabela, w której macie podane liczbę monet posiadanych przez daną osobę, liczbę zabić danej osoby, liczbę wygranych przez nią rund oraz przedmioty stałe, jakie dana osoba zakupiła. Klikając na wybraną pozycję, czyli na interesującą was osobę, wyświetli wam się również taka estetyczna sygnaturka, którą możecie sobie wygenerować i wkleić na przykład na nasze forum. Dodatkowo na tej stronie jest także stworzona specjalna tabela zatytułowana wrześniowy konkurs, w której możecie na bieżąco kontrolować 10 osób posiadających największą liczbę konkursowych monet. Czym są te konkursowe monety? Może teraz nam Nikuś o nich właśnie opowiesz. Tak. W scoreboardzie, czyli w tej tablicy w Minecrafcie po prawej stronie, pojawiła się nowa pozycja zatytułowana konkurs. Do tej pozycji będziemy wam dodawali monety zdobyte od 1 do 30 września. Monety te są naliczone jak zwykłe, czyli za każde zabicie 5 monet, a za każdą wygraną rundę 15. Jednak pamiętajcie, że przy zakupach jakichś, czy to itemków jednorazowych, czy to itemków stałych, odejmujemy wam tylko monety z tych podstawowych monet. Te monety konkursowe się ciągle tylko i wyłącznie naliczane. Dokładnie, jeżeli byście jeszcze tego nie rozumieli, to w opisie macie link do tematu na forum, gdzie wszystko dokładnie opisałem, także na pewno jeżeli się z nim zapoznacie, to wszystko będziecie wiedzieli. Przejdźmy teraz może chyba do najważniejszej rzeczy, czyli do nagród, jakie oferujemy wam w tym konkursie. Osoba, która przez cały wrzesień zdobędzie największą liczbę konkursowych monet, otrzymuje od nas gift koda oraz kod na dwumiesięcznego super VIP-a na naszym serwerze. Osoba, która zajmie drugie miejsce, dostaje od nas kod na dwumiesięcznego super VIP-a na naszym serwerze, a trzecie miejsce jest to kod na super VIP-a na 30 dni. Dodatkowo przewidzieliśmy dla was dodatkowe nagrody, które będziemy rozdawali wam na naszym fanpage'u. Link do naszego fanpage'a macie oczywiście podany w opisie i od czasu do czasu przez cały wrzesień będą pojawiały się tam klucze na super VIP-y na tydzień, także jeżeli będziecie nas śledzili, to być może uda wam się taki klucz złapać. No i co, Nikuś, to było chyba wszystko, prawda? No dokładnie, tak. Chyba wszystko powiedzieliśmy, a jeżeli naprawdę czegoś nie powiedzieliśmy, to i tak radzę wam się zapoznać z tym tematem na forum. Link oczywiście znajduje się w opisie tego filmu, no a zajrzyjcie naszego Facebooka, bo tam się pojawiają naprawdę fajne rzeczy. Dokładnie, jeszcze jeżeli mielibyście jakieś pytania, piszcie śmiało pod tym materiałem, my wam na wszystkie pytania będziemy odpowiadali, no i co, pamiętajcie, że tutaj każdy ma jednakowe szanse, to nie jest tak, że konkurs zrobiony dla Robsona, bo on ma najwięcej monet. Teraz każdy zbiera monety od zera, wszyscy mają takie same szanse i pamiętajcie też o tym, żeby nie pożyć, kurde, ten ma już tyle monet, ja już nie dam rady go dogonić. Konkurs trwa przez cały wrzesień, może się okazać, że dana osoba na przykład wyjedzie gdzieś na tydzień, nie będzie mogła grać, bo dostanie karę, będzie musiała się uczyć. Będzie sprawdzian w szkole. Dokładnie, także tutaj nie sugerujcie się tym, po prostu sobie grajcie, nabijajcie te monety, a kto wie, może przy okazji uda wam się zdobyć jakieś fajne nagrody. Jeżeli coś takiego wam się podoba, jeżeli chcecie więcej tego typu konkursów, kliknijcie łapkę w górę pod tym filmem, żebyśmy wiedzieli po prostu, że coś takiego wam się podoba, a nie wykluczone, że w przyszłym miesiącu może zrobimy nawet konkurs, gdzie rozdamy wam 3 gift kody. Myślę, że takie coś byłoby naprawdę fajne, no i dajcie znać, co o tym myślicie. Nie przedłużając już jakoś specjalnie, dzięki Nikuś za ten materiał. No, również dziękuję, dałeś mi naprawdę dużo powiedzieć. No, niestety wiesz, jak to jest ze mną, ja jak się rozgadam, to już nie mogę kończyć i nagrywanie ze mną to jest po prostu masakra. My wam dziękujemy za to, że nas wysłuchaliście, życzymy wam udanego dnia, no i życzymy wam po prostu dobrej zabawy na serwerach. Także trzymajcie się i pa, pa. Trzymajcie się, cześć.